Przechodzimy do kolejnych uchwał w porządku, czyli uchwały Komisji Problemowych, druk numer 12. Nie, przepraszam, 12. W sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Kowalewskiej. Tak. Omówić możemy wszystkie, ale głosować proszę Państwa, tu malutkie mieszkanka, jak zwykle do 30 metrów. Na ulicy Krowoderskich Zuchów mieszka samotna nauczycielka. Od niedawna doczekała się po kilkudziesięciu latach służby temu państwu, doczekała się tych 20 paru metrów. Sprawdzono oczywiście przez przedstawicieli Rady Dzielnicy, również i policja wyraziła tutaj opinię, że nie ma najmniejszych zastrzeżeń, jeśli chodzi o przedłużenie umowy najmu mieszkania. Następne mieszkanie, mogę, panie przewodniczący? Tak, oczywiście. Następne mieszkanie jest przy ulicy Lęca. Tam zamieszkują trzy osoby na wyżej wspomnianych metrach kwadratowych. Przy czym nazwać to lokal tymczasowy, no i mam nadzieję, że też losy tej rodziny jakoś się potoczą lepiej. No ale póki co też proponowana tutaj nasz projekt uchwały pozytywnie rozpatruje przedłużenie umowy najmu. I to samo dotyczy mieszkania przy ulicy Jaremy. Małżeństwo tam zamieszkuje i też oczywiście sprawdzone i przez dzięki panu radnemu Jagockiemu, zawsze niezawodny w tych sprawach i przede wszystkim pani Joasia Sadowy. Serdecznie dziękuję za pomoc i też nie ma najmniejszych zastrzeżeń, możemy z czystym sumieniem tu wesprzeć te rodziny. No a po co? Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do głosowania, tylko chciałem powiedzieć, że w jednym z druków jest błąd na niektórych formularzach. Aha, właśnie. Lęca mamy ulicę. Na dole ma być Krowoderski, tak jak jest w nagłówku. Na dole jest właśnie niewłaściwie użyta ulica w nagłówku, ale jest to już naniesiona poprawka. Czy są jakieś głosy, dyskusji na którymkolwiek z lokali socjalnych? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie druk numer 12. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, więc ja z tym nie głosowałem. Poddaję pod głosowanie druk numer 13. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, jednogłośnie. Poddaję pod głosowanie druk numer 14. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść ręki. Dziękuję.